This is where his story ends. Whose story? 47's. I've been looking forward to this for a long, long time. It's not his funeral. It is. But you didn't get him in Mississippi. No. We got close, but he slipped away. He knew we were on him now. He was running scared. Where'd he go? Where does anyone go for a last desperate roll of the dice? Nice to be back in civilization, 47. It suited me. I had some business to attend to. Those missions out in the sticks may have bought us some time, but things are still deteriorating rapidly. We're still losing agents. You got the briefing? Yesterday. Got the pictures right here. Mohammed bin Faisal Al Khalifa, his scientist Tariq Abdul Latif, and Heinrich Schmutz of South Africa. Interesting trio. The DNA angle's disturbing. This may tie into the group that's trying to liquidate us. Welcome to Las Vegas, 47. Bardzo fajna misja, zaraz zobaczycie. Mamy trzy cele. Zabić Szejka, zabić naukowca i zabić Henryka Schmutza. Aha, no jeszcze mamy przy okazji ukraść diamenty. Opcjonalne, walizka z diamentami, dlatego walizkę sobie też weźmiemy. Wybór broni. Broń jest nam totalnie niepotrzebna w tej misji. Zobaczycie. Zaczynamy przed takim wielkim hotelem. W środku jest kasyno. Co nam się tutaj pojawiło? Aktualny rozgłos 0. Najniższy rozgłos osiągnięty podczas tej misji 0. Czyli znaczy, że jest dobrze. Patrzcie, jak fajnie sobie teraz podświetlę Hitmana. Każdy się go boi, no nie? Dobra, wchodzimy do środka. Co tam, laseczki? Good evening. Tak, cycki. Dobra, idziemy dalej. Tutaj pewna rodzinka zaraz sobie zrobi zdjęcie. Ciekawe, czy mi się uda podejść, żeby sobie zrobić z nimi zdjęcie. No. O! Może mnie ujęło na zdjęciu. No cóż, zobaczymy. Tymczasem idziemy do windy, do windy po lewej stronie. Obsasa, wzywamy windę. Oczywiście ta winda strasznie długo jedzie. Bo tu jest chyba 8 pięter, jak nie więcej. Oj, przyjechała już limuzyna z pierwszym celem. Z naukowcem. On ma chyba diamenty, z tego co wiem. Niech się zamkną drzwi. Użyjemy włazu. Oczywiście w każdym hotelu i w każdej misji są otwarte tutaj włazy. No cóż, tak to czasami bywa. Że cały czas są otwarte włazy. Jest to niebezpieczne. No, zwłaszcza, że Hitman może się tam zakraść i czekać tutaj bezpiecznie na pierwszy swój cel. On już sobie wchodzi. Teraz wejdzie do lobby. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, że on wejdzie do lewej windy. Ale chyba tak, bo tam zmierza. Tylko zmierzaj szybciej. Tak, już jest w lobby. Zaraz będzie na schodach. Na szczęście on wchodzi sam do tej windy, dlatego będziemy mogli go spokojnie wciągnąć na górę. No, właśnie na górę. Jest już. Poczekam, aż zamkną się drzwi. O, i teraz możemy go spokojnie udusić. Walizka gdzieś tutaj powinna zostać. O, właśnie. I tam są diamenty. Bierzemy kartę kodową przy okazji. A jego stroju nie możemy wziąć. Niech się zamkną drzwi. Bo tam stoją, na każdym piętrze tutaj stoją strażnicy, dlatego warto się nie pokazywać. Jedziemy do lobby i postawimy sobie tą walizkę w miejscu, gdzie będziemy kończyć misję. Tak, żeby po prostu nie tachać tej walizki cały czas ze sobą. To ją tam zostawimy i jak będziemy już biec do wyjścia, to sobie ją weźmiemy.
Tutaj państwo się całują. Ale brzydka pani. Idźcie, zobaczcie co to jest. Pieniążek, hehe. Dobra, biegniemy. Czemu wszyscy się na mnie patrzą? Ciekawe czy da się Hitmanem zagrać w jakimś ciekawą grę. Na przykład na jednorękim bandycie. Dobra, zostawiamy tutaj na SSR, bo tutaj jest nasz exit. Zobaczcie sami. O, nie widać tego, no ale jest tutaj exit. Widzicie? Exit. Dobra. Wracamy tymczasem do... Jak ci idzie? Jak ci idzie? O, stary. Dobrze, dobrze. Tylko szkoda, że cały czas to się kręci. Nigdy nie wygrasz. Dobra. Idziemy sobie powolutku, 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 bo jeszcze mamy, można powiedzieć, kupę. A powiem kupę czasu do przybycia następnego celu. Przy okazji. Idźcie sprawdzić, co to jest. Ehe. Dobra. I hopsasa na górę. Zamówimy sobie windę na dół, oczywiście. O, już winda na dole jest. No to dobrze. Pierwszy cel jest zlikwidowany. Cześć kochaniutka. No z takim kolesiem sobie tutaj pogrywasz, że ja jestem ładniejszy. Fajna łysinka? No powiedz, powiedz, czy fajna łysinka. Och, wy. Straszni jesteście. Macie pieniążka. Sprawdźcie, co to jest. No to ja, to ja. Cześć kochana. Daj buziaka. Dziwna jesteś. Dobra, ale gdzie nasz główny cel? Wybór mapy, weźmiemy sobie otoczenie. O, jedzie. Jedzie już limuzyna. Z naszym głównym chyba celem, to jest ten... Jakiś tam... Jak on się nazywa? Szejk. No, właśnie, szejk. Ale tymczasem... jeszcze tutaj będzie szedł zaraz główny cel. O, właśnie. Główny cel zaraz tutaj przyjdzie. Tylko dlaczego on nie wchodzi do windy? Ja nic nie wiem, stary. A, możliwe, że zauważył, jak wchodzimy do góry przez włas i poinformował jakiś tam fajnych strażników. Mam nadzieję, że to za bardzo nie wpłynie na dalsze losy naszej misji. O, niech się... Niech winda ruszy i go tak samo udusimy. Dziękuję. Karta kodowa. Bierzemy kartę kodową. Bierzemy jego pistolet. Teraz nie pamiętam tylko jeszcze... Nie pamiętam teraz, czy to było tutaj. Jakie tutaj były numery pokoi? Chyba tutaj. On jechał po... Nie wiem, coś tam było w tej walizce. Chyba jakiś DNA, czy coś w tym stylu. I tutaj powinna ta walizka być. Tak właśnie. Neseser z DNA, dokładnie. Dokładnie, dokładnie. I bierzemy ten neseser i idziemy do szejka. Przy okazji musimy wywalić całą broń, bo będą nas sprawdzać oczywiście, jak będziemy podchodzić do szejka, to muszą nas sprawdzić, czy nie mamy żadnych niecnych przedmiotów. Przy okazji lopy. I tak, rzucimy sobie tutaj ten pistolet i chyba nic więcej nie musimy wyrzucać. Dobra. Jedziemy sobie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ten moment jest dosyć trudny teraz, bo... Szejk jest pilnowany bardzo przez swoich ochroniarzy. I jeżeli się uda, to będzie to łatwe. Jeżeli on się tak ładnie odwróci do nas plecami, to będzie to ok. Aha, druga sprawa. Nie przechodźcie przez to kasyno. Po prostu... Oj, gdzie jestem? Nie przechodźcie przez to kasyno tutaj i tak. Bo tam są kamery i musielibyście znowu lecieć gdzieś kasetę z monitoringu po prostu jumnąć. Dlatego biegniemy sobie tutaj przez kibel, że tak powiem. I wchodzimy sobie tutaj spokojnie. I stajemy, bo oczywiście on nas musi przeszukać. Przeszukaj nas, proszę bardzo.
Ja myślałem, że nas będzie macał. Jeżeli byśmy posiadali broń, to możemy ją tutaj złożyć. Oni do nas nie będą oczywiście strzelać strasznie. Możemy ją złożyć, tą broń. Dobra. Siemka. You are Hendrik Schmutz. Yes, Sheikh Mohammed. Kamal, ijlib al-almaz. The merchandise will be inspected before payment is delivered. It is merely prudence. Of course you understand. Of course. Zostawiamy walizeczkę. I teraz uwaga. It is a large casino. Tak, wielkie casino. It is. Perhaps you'd like a drink? I'll pass. Yes, a very large casino. Zaraz powinna przyjść tutaj tancerka. Właśnie chyba idzie. Zobaczymy. No. Tutaj zaraz przyjdzie tancerka, więc nie zabijałem tego szejka w tym momencie. Bo ta tancerka by po prostu zobaczyła go. Idź sobie stąd. Zapłaciłem ci, spadaj. No idź stąd. No, już sobie idzie. A tymczasem być może zwabimy szejka w to miejsce. Niestety nie, nie udało nam się. On dalej klaszcze, no idiota. Oho, sprawdź co to było. No, sprawdź, musisz to sprawdzić. I w tym momencie możemy go otruć. Nikt nie powinien nam zwrócić uwagi. Nawet tamten pan, który widzi nogi szejka. No widzicie, nie spostrzegł, że coś jest nie tak. Wybiegamy stąd jak najszybciej. I wracamy także przez kibel, bo inaczej znowu nas może łapnąć kamera. Wracamy tędy. I uciekamy. Oj, tutaj też są kamery. Uciekamy do wyjścia. Tu. I przy okazji bierzemy NSSR, który zostawiliśmy. Hopsa. I uciekamy. Jak tam statystyki? Jeden wypadek. Wypadek? A jakiż to wypadek? Mieliśmy jakiś wypadek po drodze? Nie przypominam sobie. No ale mniejsza z tym. Odzyskaliśmy rangę cichy zabójca. 10 minut. Fajny wynik, żadnego rozgłosu. Jak wyglądamy w gazecie? Znowu szukają cichego zabójcy. No cóż, nie znajdziecie. Powiem wam tyle.